Witamy serdecznie w 48 odcinku, podejście drugie. Nie wiecie, że było podejście pierwsze, ale po 10 minutach rozmowy zorientowałem się, że nagrywam ze złego mikrofonu. Yy, ale na szczęście nie popełniłeś tego błędu, co yy, w jednym z odcinków i nie wypuściłeś mi tego audio, więc yy, na szczęście nie będziemy brzmieć jak kupa. Także robimy drugie podejście. Witamy serdecznie ponownie, ale nie ponownie, yy, w 48 odcinku. Jestło z podcastu. Tak, i y, żeby już tam, Wojtek, w poprzednim razem się rozgadaliśmy na te tematy, więc teraz tak szybko. E, odcinek był później, bo byłem w Wrocławiu i pojechałem na melanż firmowy. I mogło zdarzyć się tak, że miałem nagrywać w czwartek, ale melanż firmowy poniósł mnie już w czwartek, e, a w piątek, jak widzieliście na Twitterze, albo nie widzieliście na Twitterze, to możecie zobaczyć. E, przybrałem się za banana i poszedłem dalej na imprezę. Więc w skrócie tak to wyglądało i dlatego nie ma odcinka, dlatego jest sobota, godzina 16:30 i nagrywamy ten odcinek specjalnie dla Was, bo Was kochamy, bo nie będzie tygodnia bez odcinka? Nie, nie, absolutnie. To, to by było yy, to by był koniec podcastu. To był początek końca, tak, Jesus. Tak, podcastu. jeżeli odcinek nie pojawiłby się w jednym tygodniu, to end of story. Znaczy dzisiaj tak, tak mówię, a pewnie raz nam się tak trafi i później będzie, że. Ehe, mieliście zamknąć podcast po tym, jak jednego nie zrobicie. I co? Teraz będziecie robić, okłamujecie nas. Kłamstwo, no. kłamstwo. No, więc, więc nagrywamy w sobotę. Sorry za to opóźnienie, ale no wiecie, są rzeczy. Znaczy ja w ogóle miałem ze sobą mikrofon, miałem ze sobą cały sprzęt do nagrywania. No ale. Wiecie jak to jest, idziecie sobie nagle miastem i dostajecie łeb, pałom w łeb i to jest tak zwany melanż, i ten melanz was ciągnie <noise> i on was wciąga i nie wypuszcza, jak wiecie, Taki neandertalczyk, wiesz. No, albo tak, albo, albo jak łóżko rano, nie, wiesz, to jest tak. ten styl. Nie opuszczaj mnie, nie odchodź. W poprzednim take'u powiedzieliśmy, rozgadaliśmy się na jakieś 8 minut na temat passbooka, bo ja chciałem tylko, i znowu chcę o tym tylko wspomnieć, Wojtek, tak jak w poprzednim razem, ale tylko tak krótko. Strasznie żałuję, że paszbooki w Polsce nie są tak popularne jak e, na przykład w innych krajach, w takich bardziej cywilizowanych w Niemczech, w, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. E, te rzeczy w paszbooku są sensowne i działają sensownie, e, ale w sytuacjach, w których mogę już skorzystać z paszbooka, tak jak e, na przykład właśnie Ryanair, bo Ryanair wypuszcza swoje, e, swoje boardingi, no właśnie w paszbooku. Mm -hmm. Booking.com wypuszcza rezerwacje. Czy Lufthansa te wszystkie bilety można mieć w paszboku? I uważam, że to jest naprawdę doskonały, przemyślany system, i, i w sytuacjach, w których wiesz, lądujesz, znaczy musisz na przykład przejść przez bramkę, no to masz ten bilet na wierzchu, nie musisz odlokować telefonu, tylko przeciągasz go i pokazujesz od razu tam na kontroli, e, czy jak wbiegasz do samolotu spóźniony, to też łatwiej ci znaleźć telefon i po prostu uważam, że Passbook jest super i kolejny raz tego doświadczyłem w momencie, kiedy właśnie teraz chciałem do Wrocławia i to było super. Miałem tam bilet na samolot i wejściówkę do hotelu. Ale jakbyś korzystał z Androida, to prawdopodobnie, tylko nie jestem pewien, ale ten bilet trafiłby do Google Now. Więc to też nie jest tak, że wiesz, Passbook jest jedyny, jedyną opcją. W Androidzie też coś takiego jest, ale uważam, że jest zrobione trochę gorzej. Dlatego, że właśnie y, nie masz dostępu do Google Now i do tych kart z poziomu y, zablokowanego ekranu. I to nie jest przypadkiem tak, że. Bo wiesz. W Facebooku to jest tak, że Facebook wie, że powinieneś ten bilet mieć na wierzchu, więc on ci go od razu sugeruje. A w przypadku Google Now to chyba jest tak, że jak on ogarnie, że to jest bilet, to on ci go sugeruje. No tak, tak, bo on analizuje maile w poszukiwaniu właśnie tego typu danych i pytanie, czy wiesz, czy rozpozna, czy nie rozpozna. Oczywiście podejrzewam, że, że to też zależy, podobnie jak w Facebooku, zależy dużo od jakby. Usługodawcy, tak, czyli kogoś, kto ci te maile wysyła, bo jeżeli te maile są w miarę sensownie yy, jakby ułożone, jeżeli chodzi o HTML-a, no to podejrzewam, że można zrobić to tak, żeby Google miał łatwość właśnie w rozpoznawaniu tych danych. A można na przykład wysłać obrazek i pocają je w dupę, nie? Bo, yy, bo obrazka już Google nie czyta, Więc. Są takie firmy, które wysyłają w obrazkach. No więc, no właśnie, o tym mówię. Ale tak samo wiesz, no są firmy, które używają pasbooka, a, a są takie, które nie, więc no, to, to jest podobny problem. Zawsze jest taki problem z systemami, które są, wiesz, tylko jedno dla jednej rodziny, że się tak wyrażę. Że zawsze ktoś może nie będzie z tego korzystał. Jedni będą wysyłać w obrazku, inni nie będą korzystać z pasbooka, i no, no właśnie. Najgorzej jest. Najgorsze jest to, że to użytkownik na tym w sumie traci. Znaczy, inaczej, nie ma ułatwionego życia. Ja na przykład bym bardzo chciał, żeby PKP na przykład wprowadziło, yy, wiesz, paszbuka. No to przecież już są bilety elektroniczne, wysyłają je w PDF-ach, no to nie wiem, no jakiś jeden klik i, i by było doskonale, no, zamienić to na paszbuka. Wiem, że są różne systemy jakieś tam, że coś tam można... No. Są, da, da, da się to robić. Tylko wiesz co, problem polega na tym, że... Yy... Mm. Nie jestem przekonany, czy ten. Nie, no, da się ten kod od, yy, o z biletu. No bo to QR no. Tak, tylko wiesz, tu jest dużo roboty, bo dostajesz PDF, no. nie? Jakby dostawał obrazek, czy jakiś wiesz, to mógłby sobie go tam przykleić, bo te generatory to są po prostu takie, że wiesz. Tam wpisujesz jakby dane i on ci z tych danych generuje yy, karty padlokowe. Super pomocne, to wiesz co? Ty ja już kliknę jeden guzik drukuj i wezmę tą kartkę, już trudno. Albo no otwórz w Adobe Reader i masz otwarte na telefonie w Adobe Readerze. I go potrzebujesz, po prostu blokujesz telefon i pokazujesz w Adobe Readera. Dzisiaj tak robiłem. Tak no. było. W tym Pendolino, który nie był Pendolino. Tak. No dobrze. E, więc to jest. Passbook super i bardzo żałuję, że nie ma tego więcej Wwięc, w większej liczbie miejsc w Polsce. Mhm. Chyba powiedziałem poprawnie. chyba tak. Liczbie. E, no, jak nie, to się dowiem. Dostanę w pierwszej yes. Dobrze. E, Dalej. Tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, pojawiła się informacja: znaczy, pojawiła się aplikacja już Outlooka na iOS'a i Android'a, która tak naprawdę była Outlookiem e, Acompli. Tak. I jak to była mowa, spróbuję znaleźć dokładne zdjęcie na ten temat, jak została nazwana ta aplikacja. Ja sobie zapisałem to zdjęcie, bo uważałem, że było bardzo dobre. Komórka, e-mail jeszcze lepszy. Od, od, tego, od tego momentu... Od tego momentu komórka, e-mail jeszcze lepszy. Ja się cieszę, że to chyba dobrze. Tak, znaczy ja w ogóle uważam, że Outlook to jest teraz najlepszy klient maila na iOSa. No... Prawie, no. Ma swoje, wiesz. No ale już o tym rozmawialiśmy, nie będziemy się powtarzać. no. Tak, tak. A teraz w tym tygodniu Pojawiła się informacja z, ze sprawdzonych źródeł. Mm -hmm. że Microsoft zrobił kolejny zakup. I czy ty, Wojtku, wiesz, jaki to jest zakup. Nie wiem, jaki to jest zakup. Ale dam ci powiedzieć. Sunrise. sunrise. E, tak, właśnie ten Sunrise, którego zresztą sam. z którego ty korzystasz. E, mi jakoś nie wiem, ja nie lubię wprowadzać do swojego. Workflow niepotrzebnych aplikacji. Uważam, że akurat ta jest niepotrzebna, bo kurde, no stary. To jest po prostu kalendarz. No. To, że widać tam obrazki ludzi, no błagam. No właśnie, to wow. jest I wiesz, to jest takie te, ważne. No chodzi mi o to, w sensie analogia do tego jest taka, Wojtek, że masz klientów, klienty Twittera i kalendarze, tak? I one się różnią z drobnymi szczegółami. Te drobne szczegóły robią cały UX i wchodzą w Twój workflow, to czy się, się aplikacja bardziej przez to podoba, czy mniej. I akurat Sunrise z tymi swoimi pierdołami, właśnie to wyświetlanie obrazków przy wydarzeniach, do, do, do których dołączają ludzie i one są potwierdzone, wiesz, w sensie masz obrazek na czterech osób i widzisz kto już zaakceptował, kto nie przyjdzie, a kto jeszcze nie zaakceptował i to jest świetne. E, do tego e, tworzenie wydarzeń jest bardzo przyjemne, bo działa na takiej zasadzie drag and dropowania. Ja wiem, że na, w aplikacji kalendarza na iPhone'a też się da to zrobić, ale w, w Sunrise jest to zrobione po prostu wygodniej. No i zapraszanie, też ta informacja, która wychodzi, że y, zaprasza cię ktoś na wydarzenie. Mhm. Jak ja ci na przykład wysyłam, to uważam, że ten mail jest ładniejszy niż ten z Google'a. A działa tak samo. Okej, okay, no znaczy dla mnie, dla mnie jest ważne to, że ja mogę tam kliknąć, tak będę i to wszystko już działa, nie? A to też nie jest zawsze oczywiste. Znaczy to znaczy, że tak. to jest dobrze zrobione, że wiesz, klikasz tak, będę na tym wydarzeniu i już informacja leci do ciebie i do mojego kalendarza, więc to jest akurat spoko. Ja w ogóle używam w tym momencie dwóch kalendarzy na iPhone'ie. Ja wiem Wojtek, co ty teraz powiesz, że łotny <grym> <What, nigga. grym> Tak właśnie. Natomiast, <grym> natomiast dzieje się taka sytuacja, że używam dwóch kalendarzy, ale nie używam jakby codziennie, tylko to działa tak, że Sunrise mam na pierwszym ekranie i używam go jako do dodawania wydarzeń i sprawdzania wydarzeń, ale mam jeszcze zainstalowany ten Fantastical, bo on ma zajebisty widget do tego e, Today View. Okay. Taki widget, który, który jest cały miesiąc i masz kropki zaznaczone różnymi kolorami, no bo kalendarze mają różne kolory i jak naciśniesz na kropkę, znaczy na e, dzień, to on rozwija ci wszystkie te wydarzenia, możesz zobaczyć co się wtedy dzieje. Super. E, poczekaj, daj mi policzyć ile razy wykorzystywałem widget w iOSie. ie Okej, okay, skończyłem. Ile ci wyszło? Zero. Okej. Okay. No nie, mi się zdarza. Mi się zdarza. Szczególnie mi się zdarza przy używaniu na przykład albo klip. To, 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 to są takie, drafty, to wiesz, co są, a klip to jest taka aplikacja do zapisywania rzeczy ze schowka. OK. No, i że ja na przykład chciałbym przenieść sobie coś z iPada na iPhone'a albo odwrotnie, albo po prostu chcę zapisać jakiś link, ale on nie chce go zapisać do Insta tylko po prostu chcę go zapisać, bo chcę go na zaraz wrzucić do maila. Ale jeszcze jeden. Na przykład chcę wrzucić dwa linki do maila. Z dwóch różnych hmm. miejsc. Oto sobie jeden klipuję, więc wrzucam sobie drugi, ten, który mam w clipboardzie, potem biorę ten z klipa i wrzucam to od razu do tego i mam to właśnie to wszystko, te, to w widżecie. Ujde, Fuck this shit. No. E, mam to wszystko w widżecie e, na. E, wiesz, no tam na iPhoneie, albo na iPadzie. I to jest spoko. No i przez to, że mam. E, że ja tam czasami sprawdzam właśnie, jakie mam wydarzenia... Ja, Albo używam to do klipa, albo sprawdzam, jakie mam wydarzenia. Jak rano wstaję, to pierwsze, coś zrobię, to właśnie ściągam belkę z góry i sprawdzam, co ja mam dzisiaj zrobić i dlaczego będę robił to tak wolno albo coś. Tak szybko i sprawnie, chciałeś powiedzieć. E, tak. No właśnie. Pełen energii, siły i... No. Tak. No. Więc, e, ale to, do czego zmierzam ogólnie, Wojtku... To nie wiem, czy zauważyłeś, co Microsoft teraz robi. No ja właśnie zaczynam zauważać i, i, i szczerze mówiąc, w ogóle to zabawna sytuacja. Mówimy o Microsofcie, a obok mnie leży w tej chwili Asus, którego kupiłem dla dziadka z Windowsem 8.1. No, powiem ci, że ja jestem geekiem technologicznym, ale łatwo nie jest. Znaczy, łat Aha, żeby skonfigurować to, co No Jest tam tyle kombinacji. I, I widać, że Microsoft jakby otworzył oczy, jak najbardziej, i jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim, wiesz, masz to konto jedno, na które się logujesz, i dzięki temu możesz sobie przenosić różne ustawienia z innych komputerów. To jest spoko i to działa tak samo jak w Apple. Finally, można by powiedzieć. Natomiast zanim ten komputer się uruchomił, to ja tam, wiesz, już parę parę dobrych rzeczy musiałem powypełniać. Po prostu jest, wiesz, tyle formularzy do wypełnienia, że ja się. Uruchomiłeś komputer i w wyskoczyło: masz 450 niezainstalowanych aktualizacji. No nie, aż czy zainstalować? Aż tak nie. Teraz. Przypomnij mi za godzinę. Wiesz. Nie, 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 aż tak źle nie było. Okazało się, że tam była tylko jedna aktualizacja, bo jakoś na świeżo stawiali ten system. Bo ja kupiłem kompa w Xcomie, a w Xcomie jest taka opcja, że możesz sobie, jak zamówiasz kompa, to ja zamówiłem takiego, który ma wymontowany wewnętrzny dysk. Ten normalny, który był od producenta HDD, zwykły wiesz, tarczowy, 500, 5400 uh -huh. obrotów, wymontowany na zewnątrz z kabelkiem na USB 3.0, normalnie w obudowie takiej metalowej, a w środku włożony w jego miejsce 128 GB SSD. Więc jakby spoko, nie? No więc na tym SSD chłopaki z X -coma też instalowali system, więc ewidentnie ściągnęli najnowsze aktualizacje. I co mnie bardzo cieszy. No ale rzeczywiście no, ta konfiguracja nie była prosta, i do dzisiaj jeszcze trochę walczę z tym. A to już drugi dzień, wiesz, z instalacją jakichś programów. Się okazuje, że niektóre teraz masz Windows App Store i niektóre z tego App Store'a, niektóre to się ściąga ze strony. Wiesz, prawda jest taka, Zobaczy... że Apple ma dokładnie tak samo, no ale. A zauważyłeś w ogóle, że jak to jest ze śmieszne z aktualizacjami, że jak masz aktualizację na Macu, to ja! Instaluję! A jak masz aktualizację na Windowsie, nie, nie dzisiaj. Ale, ale <grym> zabawne jest to, że to się powoli zmienia, właśnie. No tak. A teraz ludzie zaczynają się bać aktualizować sy system na, na Apple'owy, a, a Windowsa to tam, wiesz, te poprawki małe, drobne, to nie ma problemu. Więc jakby, no... I wracając, bo teraz mówiłem, że, że Windows 81 to słabo, znaczy nie chodzi o to, że słabo, że, że jest, bo on jest spoko, tylko ja mam problem po prostu, żeby się odnaleźć w tym tyle lat bez Windowsa i okazuje się, że. Że dużo, dużo się pozmieniało, więc ja tak wiesz, trochę klikam jak takie małe dziecko. Jak staje pierwszy komputer i tak. Okej, okay, dobra, no to chciałbym zmienić ustawienia czegoś tam. Gdzie są ustawienia? nie? Klikam na ten start, a tutaj wiesz, cały ekran zasłonięty tymi kwadratami. Co tu jest w ogóle? Gdzie tu się klika? No więc jest trochę takich śmiesznych rzeczy, których na Windowsie 7 jeszcze nie było. Ale, ale działa szybko. To jest spoko. Yy, na pewno da się do tego przyzwyczaić, więc zobaczymy. Ale wracając do Microsoftu, który kupił Sunrise, bo w sumie o tym rozmawiamy. Wiecie, ja bym, teraz mam jedno ja pytanie no? do się tego no? komputera: On ma dotykowy nie. ekran? Nie, nie, nie. Niepotrzebny okay. nam był zupełnie, więc nie dotykaliśmy ekranu. <noise> Co ja mówię? W każdym razie nie chcieliśmy go. Ja specjalnie kupiłem taki zestaw, że jest wiesz, komputer nie full HD ekran wcale. Bo kupiliśmy dziadkowi jeszcze zewnętrzny monitor 23, cale LEDowy, bardzo fajny LG i od sobie go podłączyć przez HDMI normalnie do kompa i na nim będzie rysował dopiero. Więc wiesz, sam ekran jest matowy i akurat na tym nam zależało. O, Więc okay, wiesz, to okay. też nie jest takie oczywiste w laptopach. A poza tym jest bardzo spoko, wiesz, 8 RAM-u, tam i 7, i dużo, dużo różnych fajnych rzeczy. Okej, okay. no dobrze. To, to, to teraz powiedz się. Co myślisz o tym, że Microsoft tak się zbroi? Fajnie. No, no właśnie, fajnie. fajnie. I ja też muszę powiedzieć, że zaczynam odczuwać, że Microsoft staje się coraz bardziej cool. Yy, tak ogólnie w świecie technologii, wiesz, oni naprawdę idą do przodu. Yy, Pro na Maxa, wiesz, teraz Windows 10, wyszedł, wyszła wersja beta na, na telefony, yy, i znowu już to jest Windows 10, a nie, wiesz, Windows Phone 10. Więc to, ta integracja też postępuje. No, obudzili się. Ja mam takie poczucie, że Microsoft się wreszcie obudził. Długo to trwało i mam wrażenie, że e, chyba ten poprzedni prezes, nasz ulubiony, zawsze spocony Developer, developer, developer. Tak, e, że on wstrzymywał tą firmę na maksa. Znaczy, próbował na siłę utrzymać stan. W jakim się znalazła, i no, to nie pomagało Microsoftowi, i Apple po prostu, wiesz, wykorzystał to bardzo dobrze i zeżarł mu dużo rynku. Dużo, no tak relatywnie może niekoniecznie, ale, ale hajsu przede wszystkim, bo oni zarabiają potężne pieniądze w tej chwili. I myślę, że też kosztem właśnie Microsoftu, który przespał swój czas, ale dzisiaj Microsoft się budzi, zaczyna być coraz bardziej cool. Wiesz, to nie znaczy, że ojej, kurde, ale kicha, kupiłem Maca Pro i teraz wolałbym Windowsa. No może nie, bez przesady. Ale rzeczywiście fajnie jest to obserwować, bo to też oznacza, że wreszcie Apple może też się obudzi, bo też mam poczucie, że zaczyna przysypieć troszeczkę. I nie chodzi o innowacje. Chodzi o to, że dostajemy coraz gorszy system, coraz gorsze update'y z software'u, od Apple, i to nie jest bardzo, to, to absolutnie nie jest zdrowe, yy, więc jeżeli Microsoft zacznie robić to lepiej, zakładam, że Apple też zacznie nad sobą pracować yy, i po prostu my jako klienci na tym tylko i wyłącznie zyskamy. Ja chcę cię posłuchać o tym, dlaczego uważam, że Apple jest popsute, to 43 i 44 odcinek jest. O tak jest. Jakie taka reklama natywna czy coś, nie? To prawie linka zrobiłeś. Prawie, no. no. E, znaczy mi się bardzo podoba i jestem w szoku, że okazuje się, że najlepszy kalendarz darmowy na iPhone'a będzie Microsoftu teraz. Po, jest Microsoft najlepszy według ciebie klient do maila. Maila jest Microsoft. Niesamowite, ale fajnie. No kurczę, ja się tak cieszę, że to się zaczyna, wiesz. Zaczynamy. A myślisz, że przyjdzie taki moment? No. Myślisz, że przyjdzie taki moment, w którym Zrezygnujemy z maków? Ja na bardzo wiele lat pewnie nie. Ale no tak, no, to, to, to wiesz, wiesz o co chodzi. Ale bo to jest taki mój daily driver, że tak powiem. Natomiast y, kto wie, może kiedyś y, zachce mi się mieć, na przykład laptopa z Windowsem, nie? Tak jak kupiłem teraz dla dziadka. Ale to na, na zasadzie byś... tylko, żeby. Mm, to jest tak. Mam, mam Nexusa, Grazie, tak? Mam Nexusa i nie chcę go nikomu dać. Dlatego, że chcę być na bieżąco, chcę patrzeć jak się rozwija Android. Ostatnio zainstalowałem wreszcie Lollipopa, na nim po, po dotykałem i Lollipop naprawdę świetnie wygląda. Jestem w ogóle w szoku, zresztą też już o tym mówiłem. Natomiast wiesz, chcę być na bieżąco, więc chciałbym też mieć sprzęt, na którym będę mógł testować na przykład Windowsa 10. W tej chwili takiego sprzętu nie mam. Wiesz, no nie szkodzi, tak? Na razie mam kompa dla dziadka, sobie tutaj konfiguruję, trochę idę pod górę. Ale, żeby być na bieżąco, tak, absolutnie chętnie bym, e, chętnie bym miał taki sprzęcik, który wiesz, który pożyje jeszcze parę lat i będę mógł sobie na nim instalować jakieś Windowsy i tak dalej, Więc ja myślałem, myślałem, myślałem nad tym troszkę, e, bo przez chwilę chciałem sobie kupić jakiegoś takiego laptopa z Windowsem. Powiedzmy takiego, który nie byłby przenośnym laptopem. Wiesz, o co chodzi, nie? Taki, wiesz, ważący tak, 4 kg. Dla graczy. Dokładnie taki, bo właśnie, bo właśnie dokładnie taki miał mieć cel ten komputer, mhm. tylko że jak zacząłem przyglądać się, no to e, przywykłem do tego, żeby, że to nie powinna być wersja podstawowa nigdy. No nie. Ona, powi ona powinna mieć więcej e, ram albo więcej SSD, albo i tego mhm. i tego, wiadomo. E, I wtedy to te ceny oscylowały prawdopodobnie w granicach tam 4,5-6 tysięcy, nie? Czyli sporo. Sporo. Za tyle można kupić już spoko retinę. I okazuje się właśnie, to, to swoją drogą, to zaraz powiem. A propos Xcomu, jeszcze, bo coś wgluwałem przez chwilą i to też jest mhm. ciekawe. W każdym razie, ostatecznie doszedłem do wniosku, że e, nie kupię tego komputera do grania, bo mi się nie opłaca, bo konsola wyszła mi taniej. No, oczywiście, że tak. E, ale a propos właśnie szukania komputera, właśnie wszedłem na Xcom w trakcie, jak mu opowiadałeś no. właśnie o tym komputerze do dziadka. E, wszedłem właśnie w laptopy i komputer. No, i oni mają Apple'a nawet. Tak, i wybrałem, e, że chciałem. E, Netbooka, notebooka, laptopa 13 cali, no nie. Uh -huh. I wybrałem sobie, żebym miał 16 gigabajtów ramu. Uh -huh. No bo dlaczego. Szanujmy się, mniej? oczywiście. I dysk SSD. Okay. I kliknąłem szukaj. To Shiba Porterze Z30. No. To Shiba porterze Z30. No. Tylko one się różnią tam SSD-kiem uh -huh. i procesorem. MacBook Pro, MacBook Pro, MacBook. Pro, MacBook Pro, MacBook Pro, MacBook Pro koniec. Aha. <laughs> Okej. <Okay. laughs> To, to, to tyle, w, żeby było, e, w sensie oczywiście te Toshiby są tańsze, nie? Oczywiście, no. Niż, e, niż te e, MacBooki, tylko że e, mimo tego, że procesory mają takie same, RAM mają takie same, SSD mają takie same, a nawet nie, SSD mają słabszy, to mają też dużo słabsze karty graficzne, mm -hmm. no i także tak jakoś, nie wiem, no i mają Windowsa, nie, w tym momencie to jeszcze jest słabo. To jeszcze jest nie słabo, mają, tak. I nie mają Retiny a te mhm. urządzenia, a wszystkie obok mają retinę. Więc jakby gdybyś ktoś chciał kupić sobie 13-calowy komputer z 16 GB RAM-u, to prawdopodobnie może być ciężko. No cóż, no niestety, ale yy, tak trochę jest yy, Windowsowe, znaczy systemy ojejku, komputery oparte o Windowsa, teraz jakby idą w, w troszkę inne wiesz, yy, jakieś takie dziwne układy typu Masz komputer, odłącz sobie monitor i będziesz, masz, będziesz miał tablet. Masz jakiś tam yoga, na przykład, że tam wiesz, wyginasz ten komputer we wszystkie strony i raz stoi na klawiaturze, raz możesz na nim pisać. Jakieś takie dodatkowe rzeczy. Apple trzyma się raczej takiej, wiesz, standardowego podejścia do komputera. Czy to jest lepsze, czy nie, to, to sami ocenicie. Tak. Pewnie tak. <laughs> Pewnie tak. Natomiast wiesz, jakby. Musimy być wytyk opiniotwórczymi. Tak? To jest lepsze. No no, dla mnie to jest lepsze, bo, bo te wszystkie udziwnienia mam wrażenie, że są jednak trochę marketingową wydmuszką. Yy, bo ile razy zdarzy ci się, że będziesz stawiał komputer tak, że wiesz, opiera się końcem klawiatury i końcem ekranu na stole, wiesz, No tak. Hmm. No nie wiem. Pewnie byśmy znaleźli jakieś zastosowanie, które może gdzieś tam się to przyda. Ale co za ja różnica, z... czy stoi Znam. tak, czy nie, czy nie może stać normalnie i po prostu mieć ekran roz... wyższy? No. Znam takie zastosowanie, to jest jedzenie śniadania i oglądanie w tym momencie YouTube'a. Aha, bo masz więcej trochę miejsca i nie musisz tej klawiatury mieć, tak? Tak, okay. tylko że ja użyłem do tego iPada e Elo. No właśnie, znaczy... jeżeli faktycznie nie stać nas na zestaw, wiesz, komputer plus iPad, a taki, to wiadomo, więc wtedy to jest oczywiście dobre. No, trzeba się bardzo mocno zastanowić, zanim się kupi taki sprzęt, czy, czy, czy rzeczywiście na pewno będę wykorzystywał te wszystkie bajery, bo te bajery są też kosztem jakimś, tak? Bo wtedy mhm. ten sprzęt będzie przez to, że, wiesz, design wymagał zamontowania jakichś dodatkowych... Czegoś tam, żeby to się tak wyginało, nie? no to wtedy oczywiście ładuje się do niego jakieś albo słabsze podzespoły, albo coś, no to zawsze coś jest mniej, A, bo cena na przykład zostaje taka sama, no to coś w nim, wiesz, jest słabsze na pewno. Także no trzeba się mocno, mocno zastanawiać. Ja jestem tradycjonalistą, jeżeli chodzi o, o kąpy. Dla mnie laptop to jest po prostu laptop, wiesz, otwierany normalnie i bez żadnych kombinacji. Także. Tak. Ale podoba mi się, wracając znowu do Microsoftu, absolutnie bardzo podoba mi się to, że kupują e, firmy, które faktycznie robią dobre rzeczy. Yy, I wydaje się, że no, t, obudził się i, i do przodu. Czekamy na odzew Apple'a. Nie, ja też czekam na inną rzecz. Jaką? Ja czekam na to, żeby to wszystko pojawiło się na Windowsie. <laughs> znaczy na Windowsie, w sensie na Windows Phone na przykład. Wiesz o co chodzi? No bo w tym momencie. Kupili Accompli, które jest doskonałe. No. Nie ma go na Windowsie. Nie ma. Kupili Sunrise, który jest doskonały. No i nie ma go na Windows Phone. Nie ma. No właśnie. Więc czekam na to, aż pokażą e, chociażby Outlooka, tak naprawdę. No bo mail jest podstawą pracy u większości osób, i w momencie, w którym masz takiego słabego maila, jak jest ty w tym momencie na Windows Phone'ach, no to jest słabo, mhm. nie? Ale jak będziesz miał takiego akompli, jako standardowy klient mailowy, no to czego potrzebujesz więcej? No niby nic no. Nie no, jeżeli jest, to jest, jest bardzo klient, no to oczywiście, że nic. No, właśnie. Ale czekam aż w końcu pojawi się coś na Windowsa, bo ja bym chciał... Yy, wiesz, leży gdzieś tutaj u mnie w domu jedna Lumia. No to myślisz, że ją e... sfleszujesz, żeby zainstalować na Windows 10? To w ogóle jest możliwe? Ona chła... dostanie Windows 10. Tak? Jesteś pewien? Wszystkich, które zostały 8.1, dostałem 10, z tego co pamiętam. No, to lepiej sprawdź, ona ma... bo to nie brzmi brzmi za dobrze. A ona ma, ma 8.1 Lumia y, Windows 10 Updates. No, w każdym razie jeszcze, bo tak. o Androida, bo tak jak mówiłem o tym Nexusie, że sobie klikam y, tego Lollipopa co jakiś czas piękny jest ten system. Rzeczywiście no, popracowali bardzo dobrze. Nie wiem, czy nawet nie jest ładniejszy od iOS-a, ale już nie będę wchodził w dyskusję, bo to, to możemy stracić na to zbyt dużo czasu, ale tu jest ciekawostka, bo ostatnio pojawił się news, który został wykreowany i to specjalnie mówię, że został wykreowany, bo różnie to bywa z takimi newsami. Natomiast firma, która się nazywa Criticism, która bada, jak stabilne są aplikacje na danych systemach, według ich danych, według ich danych iOS ta jest ta nowa wersja, czyli ósemka jest bardziej awaryjny, znaczy nie sam system, tylko apki na tym systemie, tak pisane na tym systemie. Więc to znowu wina deweloperów, oczywiście. Więc apki kraszują częściej niż na Android Lollipop. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście ta różnica nie jest zbyt duża. W tej chwili na Lollipopie mniej więcej kraszuje 2% apek. I teraz pytanie jest... Ja nie wiem, to jest, wiesz, crash rate, nie? Więc to pytanie, czy... To są konkretne aplikacje, które kraszują, czy po prostu liczba kraszy względem liczby uruchomień wiesz, danej aplikacji, trudno powiedzieć. Bo to drugie, Prawdopodobnie to, to, drugie. to drugie, więc na Lollipopie 2%, na iOSie 8, 2,2%. Więc to wow. jest pierwszy raz w, w historii, po prostu wiesz, przeskoczyli się. Natomiast, co ciekawe, iOS 7 miał 1,9%. Czyli niestety, ale wszystko się potwierdza. IOS 8, no to, to oczywiście każdy to, to odczuwa pewnie na swojej skórze, ale faktycznie dane też potwierdzają, że ten system jest gorzej napisany, prawdopodobnie, albo deweloperzy jeszcze się w nim nie odnaleźli, co by było dziwne po takim czasie, ale no niestety. Tak, tak wynika z danych tej firmy. Znowu, to jest firma prywatna. Nie wiemy do końca, na ile te dane są yy, wiesz, sprawdzalne i powtarzalne, natomiast no, taki newsik przebiegł się po internecie, yy, no wiesz, to 2%, a 2,2% 2%, no, to też nie, nie są jakieś ogromne różnice, tak? Ale, Ale chyba bym się zgodził, Taka ciekawostka, że, jest no. awary... że jest bardziej awaryjny. Na Ale... pewno względem ogóle... ios 7 no to to w ogóle jest, wiesz, na 100%. Ja miał... Mi się wczoraj skraszowała aplikacja aparatu. Ale mi się też często kraszuje. Na przykład y, otwieram aparat i nie mogę przełączyć na przednią kamerkę, bo, bo, tak, w, tak, w, bo... w obrębie tego guzika y, widzę jeszcze zielony pasek baterii na przykład. Bo wiesz, i przenika jedno z drugim. I nie wiadomo. Albo uruchomiłem apkę do robienia zdjęć, wybrałem, wiesz, żeby zrobić zdjęcie. No. Y, I aparat był czarny. No, można i tak. No, No niestety, ale. Odczuwa się czasem, że. No dobra, tylko co? Z Androida mam teraz skorzystać? Nie, no ty się No chciałem. Właśnie, to wiesz, to nie mów tak, jakby to nie był no najgorszy system jak... świata. Znaczy, to tak, jakbyś nie powiedział: no, ja... Ej, no z Windows Phone mam teraz korzystać? No to w no, no. to wiesz. Ale nie, no z Androida. No, ja, ja, ja nie korzystałem za długo z Lollipopa, tak naprawdę. Mm. Bo e, co? Teraz miałem przez chwilę Samsunga S5 e, przez ale parę Ale on gmin. jeszcze nie miał Lollipopa, chyba, co? Już miał. A, już okay. miał Lollipopa. Eee, no, korzystałem z nich Nexusa 7, tego mojego e, też, jak już miał Lollipopa, e, ale nie korzystałem w takim, wiesz, codziennym zastosowaniu. No właśnie. W sensie nie przerzuciłem się na przykład na dwa, czy, ty, trzy tygodnie, czy na miesiąc na, to, na ten tylko telefon, żeby, wiesz, tylko z niego korzystać. Znaczy, oczywiście animacje i te wszystkie przejścia to było bardzo miłe dla oka i w ogóle, wiesz, logicznie wszystko poukładane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mm, ale to był taki... To był bardzo przyjemny porn do oglądania, niekoniecznie taki, który pomagał w jakkolwiek systemie. Mm -hmm. Znaczy wiesz co, no ja rzeczywiście... zauważyłem jedną rzecz. Bo co zabawne, to, to śmieszne, bo na iPadzie hi hi. w mapsach na przykład, wiesz, w aplikacji Google Maps. Jest, material jest też material design. I yy, ja właśnie na iPadzie odczułem najbardziej, no bo korzystam z iPada, i właśnie z map bardzo często yy, odczułem to, że to jest wygodniejsze, jeżeli mam potwierdzenie wizualne tego, że tapnąłem w danym tak. miejsce. Niesamowicie nie, no to... to pomaga w takim, wiesz, że okej, okay, to on teraz myśli czy nie myśli. Wiesz, bo zdarza się tak, że to właśnie miało być rozwiązaniem tego, tapnąłem czy nie tapnąłem. Czy muszę powtórzyć tą akcję, czy nie muszę powtórzyć. Czy on już dostał wiesz, informację, że ja tutaj nacisnąłem tym paluchem i jeszcze coś tam w tle sobie myśli. To zwykle są milisekundy. Ale yy, naprawdę, naprawdę da się to zauważyć, że to jednak pomaga. Potwierdzam. To jest ta rzecz, której faktycznie mi brakuje. I też jak korzystałem na przykład właśnie z Google Mapsów. Jest jeszcze jedna aplikacja Google, która jest oparta już no, o. Google Maps. Mater... Chyba, chyba, do... chyba, ale yy, chyba Docs'y też są oparte już o material design. A iOS-ie. Mm -hmm. Okej. Okay. A ja wczoraj miałem bardzo fajny też material design, taki w webie, bo to też oczywiście ma działać w webie. Jak, e, jeśli macie Google Appsy, nie wiem, czy wszystkich, no. e, ale jak wszedłem do panelu administratora na Google Appsach, mhm. to on już wyglądał na e, taki, wiesz, material design, okay. e, ale był taki moment, w którym jest dodawanie nowego użytkownika mhm. i to już totalnie wyglądało jak material design, i żeby było lepiej to, te animacje, wiesz, podskakiwania, e, Chowania się, to wszystko wyglądało tak doskonale. Mm. Znaczy, da, Właśnie, właśnie przede klikam. Jak wiesz, jak, na przykład, jak masz te trzy kropki, które sugerują, że to są jakieś opcje tego no. użytkownika, powiedzmy, no. nie? Jak naciśniesz, to wiesz, ten, ten bąbel wskakuje z tego miejsca, w którym nacisnąłeś. I on oczywiście fejduje się z 0 do 100% opacity, to wygląda tak ładnie. Mm. Nie, no to, to jest świetny kierunek w ogóle. Bardzo dobrze, że Google się z wziął za to, bo. Przez wiele lat Android no nie, 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 wiesz, no nie był za pięknym systemem. Chociaż już wersja od, do wersji 4, do wersji 4 no był dramat, tak? Później 4 było tak. w miarę spoko, ale nadal nad tym pracują bardzo się z tego cieszę, bo znowu, porównując go do iOS-a, iOS wydaje się bardzo surowy, wiesz, designersko. On jest oczywiście, wiesz, piękny, fonty i zwykle zresztą na fontach się opiera. Ten cały design tam nie ma zbyt dużo kresek, nie ma zbyt dużo rzeczy, ale znowu Google mam wrażenie, że wymyślili coś, wiesz, koło na nowo, troszkę. Znaczy, że można zrobić coś jeszcze z systemem, jakoś go podkręcić tak, żeby działał jeszcze wygodniej, żeby po prostu był ładniejszy i bardziej funkcjonalny. I bardzo się cieszę, że im się to udało, bo znowu to ponownie, znowu będę. Powtarzał, napędza konkurencję, i, i to znaczy, że możemy się spodziewać nowych, dużo fajniejszych rzeczy. To, ty to byś tylko konkurencja, Wojtek. Napędza. Ja lubię, Taki no ja chcę, uwielbiam, ja jestem fanem konkurencji. Konkurencji, która wiesz, jest zdrowa, nikt nikomu nie, nie kradnie, tylko po prostu wiesz, wymyślamy nowe rzeczy po to, żeby właśnie pomóc naszym użytkownikom korzystać z naszych sprzętów. I to jest ekstra. Ja się cieszę, bo wiesz, ja, ja się bardzo jaram każdym update'em. Jak widzę, że jest update jakiejś aplikacji, to prawie że zawsze, przynajmniej jeżeli oczywiście tej aplikacji używam na co dzień, zawsze czytam co nowego. Wiesz, ostatnio odkryłem, że w Twitterze y, jest opcja, że możesz, jak otwierasz zdjęcie na cały ekran, to możesz je swipnąć do góry albo na dół, żeby zamknąć. Wcześniej trzeba o. było. Tapnąć i ja wiem, że to ktoś zbliża to, się do tweet Botów. Ktoś tak, kradnie od. No. I, i, i od face'a zresztą, ale dzięki temu, że deweloperzy powiedzieli: OK, dobra, no spoko, może faktycznie to jest wygodniejsze i szybsze, zróbmy to. To znaczy, że myślą, bo we wszystkich aplikacjach prawie że jakby zamykanie otwartego zdjęcia na cały ekran jest właśnie za pomocą swipenięcia i. No, chyba, że poza aplikacją zdjęcia, bo tam akurat wiesz, trzeba tapnąć, żeby, żeby otworzyć menu. Natomiast wiesz, no, to jest bardzo dobry kierunek. Bardzo się z tego ucieszyłem i teraz korzystam na maksa. Jeszcze mi się czasem myli, bo niestety na iPadzie na przykład to nie działa. Na iPadzie ta sama wersja aplikacji niestety nadal ma to stary sposób zamykania zdjęć, czyli trzeba tapnąć, więc to, to jest niezbyt wygodne. Ale dobrze, no idziemy do przodu. Bardzo się cieszę. Tak, się gadam zgadzam się. Dużo. Nie korzystam z Twittera na iOSie. Eee. Ale mówiłem ci dlaczego. No bo ty czytasz wszystko. To raz, dwa. Twitter nie potrafi układać chronologicznej treści. On układa to w wątki, a mnie wątki nie interesują. Ja chcę, żeby wiadomości były na górze najnowsze, na dole najstarsze. A nie tak, że nagle jest najnowsza wiadomość, odpowiedź na ten tweet sprzed godziny i sprzed czterech godzin. I potem wiadomość przed trzech minut, wiesz. Ja już się jakoś przyzwyczaiłem do tego nowego układu. No Ale masz, masz raka. Nie sądzę. Raka oczu. Wojtek Chyba. Masz, tak. Że, że ci coś nie boli. Yy, kolejny temat, który chciałem Wojtek poruszyć. No, yy, który pojawił się w, wczoraj. Wczoraj. Czyli co? Samochody. Samochody. Yy, więc. Podsumowując, co wiemy na temat samochodu? I Apple chce, znaczy Apple robi samol, samochód. samochód. <grym> tak twierdzą, podobno pracuje nad nim y, ponad tysiąc pracowników w tej chwili. Tak, e, wiemy też, że będzie dostępny już w trzech kolorach. O. Space Gray, e, Biały <grym> i Gold. E, pojawiły się też gold informacje, że to będzie że będą wersja tr... limitowana tylko na Indie. Tak, i będą trzy wersje samochodu na 16, 32 i 128 osób. Mhm. <grym> No i co Wojtek o tym sądzisz? Co sądzisz o tym znaczy... samochodzie? Czy jeździłbyś? Znaczy dziwi mnie to, że, że wiesz, chcą do samochodu wpakować sześciostalowy ekran. Ja nie wiem. To trochę słaby pomysł. Tak uważam. No, Szyba tak, przednia bo... jednak powinna być większa trochę. Tak, no niestety. To jest, to jest taki. No ale to jest Apple, tak? Może wymyślimy jakiś sposób, dla którego sześć. 6... Nagle wszyscy stwierdzimy, że sześć cali to jest tylko tyle, ile potrzebujesz, żeby mieć widok na ulicę. Bardzo nie? możliwe. No dobrze, prawdopodobnie robią, nad czymś pracują ewidentnie i prawdopodobnie, wiesz, poczuli ciśnienie ze strony Ilona Muska i ze strony Google'a, który też przecież... Ironmana, mówi się A, Ironman, A, że... literutkę literutkę robią, tak. <laughs> <laughs> Więc Ironman pracuje nad swoim, już wypuścił, no zresztą o Tesli rozmawialiśmy wielokrotnie, że to jest doskonały samochód. Google też pracuje nad swoimi samochodami. Zresztą niedawno był też news, że już ma, mają wyjechać na ulicę, gdzieś tam. Co oznacza, że no dwie, dwie największe, chociaż właśnie w sumie Iron Man tu się pojawił trochę z boku, że tak powiem, bo Microsoft chyba jeszcze nie pracuje nad żadnym samochodem. No ale w każdym razie mamy dwóch potężnych graczy którzy już są do przodu i Apple chyba po prostu musi gonić. Tak jak rozmawialiśmy, zawsze był przed wszystkimi, a dzisiaj zaczyna gonić rynek. No i. No i. Ja nie jestem do końca przekonany, że to tak jest, jak wszyscy mówią, że jest. Okay, wiesz? Co myślisz, że nie pracują nad samochodem, tylko nad czym? Nie, ja nie mówię, że nie myślą, że nie pracują nad samochodem. Ja zakładam, że oni go nie wypuszczą. No to po co to jest? To jest, jest Apple. O, oni mają tysiące patentów, mają tysiące. Yy... Wydają miliony, po prostu setki milionów dolarów na dział research and development. Okay. I to, że robią coś, co typu samochód, typu nie wiem. Robili dużo innych dużo rzeczy, o których mówiło się, a no, tak, w tym roku się pojawią. I ostatecznie się nie piewiały nigdy albo były zrobione w innej formie, bo Apple to nie jest koniecznie tak, że jeśli pracują nad samochodem. Może oni nie pracują nad samochodem stricte, tylko może pracują nad systemem do samochodów na no przykład. No ale wiesz. system do samochodów to oni już mają i wiesz, to nie ma. Ale co... taki konkretny, na zasadzie wiesz, na przykład Tesla, która będzie reagowała na wszystko, gdzie będzie Siri po prostu wpięta w każdą możliwą rzecz, gdzie wszystko będziesz mógł kontrolować z telefonu. Taki absolutne podejście, wiesz, do samochodu. Niekoniecznie sami będą robić samochód. Zresztą to jest w ogóle całkowicie nowy rynek dla Apple'a, taki absolutnie tam nowy. tam nawet wiesz. zatrudnili ludzi od, wiesz, gięcia stali, no. W sensie takich Mieli specjalistów, którzy przez... zajmują się wiesz, budowaniem karesoli, to, ka, to, znaczy, to nie znaczy, że będą robić samochód, bo mogą no równie dobrze robić nowego no. iPada, który będzie taki no Ale cienki, ma być z czym zespole. Kupi no. ku kupili patent, który był odpowiedzialny za liquid metal i ostatecznie robili z tego tylko te ptyczki do wyciągania no wiem, kart. No. I dopiero po czterech latach, czy pięciu latach doczekaliśmy się tego, żeby użyli tego patentu w jakikolwiek sposób, czy tego skilla w jakikolwiek sposób i zrobili, wiesz, tak naprawdę Liquid Metal jest to z, y, jabłuszką na tyle. iPhone'a 5s i 5, i szóstki. Czy tam, nie, szóstki tylko. To jest ten moment, szóstki, w którym mam powiedzieć wow? No nie, no chodzi mi o to, że no wiem, bardzo wiem, dużo, wiem, bardzo dużo osób w internecie od razu powiedziało, o, będą robić ten y, samochód i to już na pewno Apple to wypuści, tylko że ani nic nie wiemy. Analitycy w ogóle to jest nie wiem. Analitycy w większości wypadków nie znają się na tym, o czym mówią. Mm -hmm. Niestety w internecie. Wall Street Journal niby ma brzmieć w jakiś sposób taki sensownie i wiesz, że jest. Mm, ma wtyki. No, albo że jest godny zaufania. No. Ale. Mm, Co nie jest. Nie do końca mam wrażenie, że jest, wiesz? To jest. Bardziej bym uwierzył, gdyby to był jakiś dobry serwis makowy. 9 to Mac, jakby to na przykład wypuścił, wiesz? Informację jako pierwszy, mm -hmm. nie? Bo oni mieli dobre ploty. No tak, to prawda. Znaczy teraz, wracając jeszcze do, do, do samego tego działu, który niby powstał w Apple, to znaczy on tu już powstał jakiś czas temu na pewno, teraz dopiero przecieki jakiś wyszły. Natomiast. Musimy pamiętać, i tutaj potwierdzam trochę Twoje zdanie, że, że to może niekoniecznie jest to samo, o czym wszyscy mówią, że Apple nigdy nie mówił o swoich działach RD. Znaczy, wiesz, to, to, to jest totalna tajemnica, nikt nie wie nad czym oni pracują. Prawdopodobnie mają już iPady rozpisane na następne 3 lata, przynajmniej, co w danym iPadzie będzie albo co ma być. Więc tylko my po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast Google z kolei ma trochę inną politykę. Znaczy, oni wypuszczają co jakiś czas jakieś tam newsy z tego swojego Google X, czyli takiego tajemniczego działu, który pracuje nad zupełnie nowymi rzeczami. Z Google X a chyba właśnie były Google Glass. Google Glass między innymi i balony z I balony z internetem. z internetem, więc robią różne, różne dziwne projekty. Część z nich już udziała światło dzienne, część z nich znika na chwilę, <grym> właśnie jak Google Glassy. Ale zdecydowanie słyszymy dużo więcej, tak? Jakby o tym dziale, że w ogóle on istnieje. I z niektórych informacji można nawet się domyśleć, nad czym mniej więcej pracują. Natomiast Apple zawsze miało politykę totalnie zamkniętą, więc tutaj. No przecieki przeciekami, no chociaż też zdarzyło im się przecież liknąć jakieś tam wiesz, telefony, które miały wyjść za miesiąc i wyglądały dokładnie tak samo, jak później się okazało, także też nie ma tak, że wiesz, że nic nie wiemy ale yy, no, to znaczy wiesz ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że pracują nad samochodem, spoko no wiesz, rzeczywiście to nie jest tak, że samochód do tej firmy nie pasuje jako produkt bo wiesz, no, oni mają kupę hajsu no stary, no przecież mogą przepalać to na dowolne projekty, jakie sobie tylko wymyślą i jeżeli e, inni gracze z rynku już pracują nad takimi e, maszynami, a nawet już wypuszczają takie maszyny typu Tesla, typu e, samochody Google, no to e, wiesz, no to pytanie czy gonimy rynek, czy na przykład wymyślamy coś od zera, może będą latające samochody, nie wiem nie widzę, że płyniesz, Wojtek. Nie, nie, la, latam, latam. W ogóle to tak e, zacząłem zastanawiać się nad rzeczami, które liknęły z Apple'a, że będą na pewno i w tym roku na pewno wyjdą i nie wyszły. Albo wyszły później w zmienionej formie. W ogóle ja no 12, przez 12-całowy czas... MacBook jeszcze czekamy, cały czas. E, no, tych plotek w tym momencie jest dużo. E, nie wiem, czy pamiętasz, e, że Apple zrobi na pewno telewizor. A tak, tak, tak. Wszyscy czekali na refresh Apple TV i myśleli, że to będą telewizory. No ale nie. A, ale niestety ani Apple TV nie wyszło nowe, ani telewizor, więc sobie to trochę odpuścili ten temat. Tak, nie wiem czy wiesz w ogóle, że iPhone 5 miał też być w kolorze złotym. To, to straszne w ogóle, że to się nie, nie stało. To, to jest jakiś A, dramat. IPad... A iPad, e, pamiętasz w ogóle, w, wiesz w ogóle, że biały, znaczy czarny iPad e, mini 1 i mini dwójka to są zupełnie inne kolory, nie? Ale to to jeden jest grey, a drugi jest black? Tak. Okay. E, I e, sz, szkoda, właśnie, że iPad z czarnego. Tak, i to prawda, ale iPad Air też miał być w kolorze black. Nie jest w black, jest w tym Space Gray, ale miał być w kolorze black. No, oczywiście też nie wyszedł, ale ploty, ploty oczywiście takie Ciekawe, były. Ciekawe, czy wypuszczą kiedyś iPada brązowego? <laughs> shitty, sh sh shitty, brown, shitty brown. E, miały być przecież iPod Touch e, jeszcze dawno, dawno temu. E, nie, to miały być iPody. Yy, tak, iPody Touch miały mieć aparaty, nie? I to dopiero wiesz, yy, już wypuszczali nawet ludzie yy, pokrowce. I dopiero pojawiły się te, yy, kiedy pojawił się iPhone, i pojawiło się, wiesz, dawno, dawno. Znaczy, pojawił się iPhone z aparatem takim zajbistym i z przodu, i dopiero w sobie pojawiły się aparaty jakiekolwiek. Yy -y, yy. No, w sensie, tych no jest tak, tak dużo. tak, oczywiście, no, wiesz, no, czymś musisz żyć ten nasz światek nowych technologii i między innymi żyje plotkami, i zawsze wiesz, im bardziej firma liczy, czy dba o to, żeby niewiele o niej było słychać, czy o tym, jakie projekty właśnie robią, a tak duże firmy muszą o to dbać, no to tym więcej tych plotek się pojawia. No, bo każdy gdzieś tam, o, może byś mi coś powiedział, no, wiesz, kombinuje, kombinują. Yy, starają się analizować, właśnie, kto, za, kto zaczyna pracę w Apple i co to może oznaczać. No, nie unikniemy tego, no, zawsze będą jakieś domysły. Yy, czekajmy, co się wydarzy. No. Teraz, co się. Co, najbliższa impreza jest w yy, WTC, mhm. No to zobaczymy. No. Może wreszcie, nie wiem, coś pokażą ciekawego. Ja bym chciał. Znaczy, podobno w ogóle nie wiem, czy czytałeś, ale iOS 9. Ma być poprawić stabilność tak, systemu I, i to jest, to jest bardzo dobre informacja. Strasznie. Jeżeli faktycznie tak będzie, to to jest dobra informacja, bo ja właśnie chciałem: Ja bym chciał napisać do Tima Cooka, mówię: Team, nie rób nowej wersji systemu. Zróbcie kurde, tak, żeby to, co, to wszystko, co miało działać, niech działa. Po prostu niech działa, bo Yosemite i iOS 8 współgrają ze sobą do, w domyśle, czy, czy, czy w idealnym świecie. I tak, jak opowiadaliście na tych wszystkich swoich imprezach, współgrają ze sobą doskonale i naprawdę te rzeczy, które wprowadzili, powinny działać świetnie, no ale nie robią tego, więc niech robią. I ja nie potrzebuję nowego systemu, nie potrzebuję nowych, nawet nowych funkcji w tym roku. Ja chcę, żeby to po prostu wszystko dobrze działało. Co prawda, ja akurat nie mam dużo problemów ze sprzętem, więc jakby to nie o to chodzi, ale chciałbym, żeby wszystkim działało, nie tylko mnie. W ogóle, taka propa takich plotek jeszcze i takich, właśnie, informacji, nie? To fajnie sobie tak czasami przejrzeć całą historię e tego, co wyciekało, pojawiały się jakieś, wiesz, nowe zdjęcia, nowe informacje. Mm -hmm. I na przykład gdzieś kiedyś widziałem jakieś zdjęcie, ktoś liknął, o, to może być nowy iPad, y i, i dopiero potem się okazało, że faktycznie był. A nikt w to nie wierzył, wiesz? To są takie fajne też rzeczy, mm -hmm. takie fajne ciekawostki, które możesz oglądać, albo na przykład jakieś e, moki, czy rzeczy, które wszyscy myśleli, o to będzie do iPada, czy tam do iPhona, i się okazało, że było do drugiego z tych urządzeń. Mm -hmm. Albo na przykład, e, co to jest ciekawego, mm, Touch ID, które miało pojawić się oczywiście w pierwszym iPadzie e, R, mm -hmm. które też oczywiście już było stuprocentowo stu pewne, na pewno będzie Touch ID i tak dalej pamiętne zdjęcia iPhone'a e, 4 i iPada e, które e, to było także przed pr premierą e, jednego z tych urządzeń no. e, wyciekły z dwa zdję wyciekło zdjęcie jednego i drugiego i dopiero po jakimś czasie ktoś się zorientował że ej kurde to jest wiesz to urządzenie które na tym zdjęciu był iPad czy tam iPhone mhm a leży na iPadzie, czy tam na tym iPadzie też iPhone. Wiesz, okazuje się, że, że zrobili przez radek zdjęcie dwóch pro produktów, które jeszcze nie wyszły, nie? Mm, okay. Fajne, fajne, fajnie sobie tak czasami wejść, poszukać to w internecie i poglądać ale ja może jestem po prostu powalony. czy znaczy, wiesz, no to... Znaczy, ja to... Lubię takie rzeczy, wiesz... Ja wiem, no, ja, ja też lubię patrzeć o, coś wyciekło, ciekawe co to jest i ciekawe czy się potwierdzi. No, to napędza całą branżę, no to jest naturalne i dlatego nawet... Właśnie o to chodzi I dlaczego my oglądamy te wszystkie później imprezy i premiery? Właśnie żeby sprawdzić, czy przypadkiem się potwierdziło. No i co nowego wprowadzili w nowym systemie, czy w nowym sprzęcie i tak dalej, i tak dalej. To jest super, no, jakby to, to nas kręci, więc ja się wcale nie dziwię, że, że te liki nadal się pojawiają i część z nich jest sfabrykowanych, a część z nich faktycznie okazuje się, że to wyjęte bezpośrednio z fabryki. No cóż. Pytanie jest tylko, kto ma rację. No i, i to my możemy się tylko domyślać, który leak był prawdziwy, a który nie. No i tyle, później się to, no to potwierdza. To Wojtku, powiedz mi, podsumujmy sobie, jakie mamy liki w tym momencie aploskie, o których wiemy oprócz tego, że będzie samochód. iOS 9 ma poprawić stabilność. Yy, ma być C iPad 12-calowy i 12-calowy MacBook Air Retina. Tak. tak? Coś o iPhone'ie już wiemy? A, aparat ha, będzie miał dwa aparaty. Dwa obiektywy. To, to, to jest w ogóle jakieś. Mm -hmm. Nie wiem. Znaczy, nie, nie, chcę mi się to, nie chcę mi się w to wierzyć, absolutnie. I, Wiesz, a jeszcze rzadko, chyba nigdy mi się nie zdarzyło, no nigdy to może jest złe słowo, słowo, ale rzadko się zdarza, żeby Apple zrobił coś, co bym powiedział: No nie, tego to na pewno się nie spodziewałem. W sensie, oni ewoluują. Ale nie robią rewolucji. No, może zrobili teraz, wiesz, z iPhone'em 6, że po prostu jest ładniejszy i ma większy ekran. Tego wcześniej nie było. Ale to też nie, nie czułem jest się ładniejszy. No, moim nie zdaniem jest, jest ładny. E, ale to też nie jest coś, co, wiesz, co mnie powaliło jakoś, że zupełnie się tego nie spodziewałem. E, no, właśnie, no już nas nie zaskakują. To mnie trochę martwi. Zegarek był taki zaskoczeniem trochę, bo, w końcu, bo wyglądał inaczej niż wszyscy myśleli. Znaczy, no nie do końca, bo wyglądał tak samo jak iPod. Znaczy, iPod Nano mhm. przypięty do. Troszkę ręki. Tak. Ale wciąż to nie było nic, co wiesz, było stuprocentowo pewne. No nie. A wiesz, że S6 Galaxy będzie miał 20 megapikseli prawdopodobnie? I Samsung Pie. <laughs> tak będzie miał <laughs> Samsung Pie. Oczywiście. No i będzie Row tak? robił zdjęcia. Row, czyli jak to się u nas mówi, rawy. RAWy. Ale będzie też taki nowy tryb robienia zdjęć Promode. Gdzie będziesz mógł sobie, wiesz, zmieniać y, fokus, w sensie samemu autofokus będzie taki, że nie tapasz y, palcem, tylko możesz też przekręcać, tak wiesz, że, że niby ten. I ręcznie możesz też ustawiać y, prędkość y, ten shutter, tak? Przysłony. Migawki, migawki przepraszam. Y, no więc tak, będzie trochę rzeczy. I będzie mieć też podobno y, ten, jaki jest Galaxy Edge. To będzie miał też drugą stronę. Obie strony będzie miał ekranami pokryte do to Tak, widzieliśmy to wideo, gdzie tam rzeczywiście było takie. Już nigdy nie e, zmienisz e, głośności telefonu, wkładając rękę do kieszeni Elo. E, to znaczy, ja nie wierzę w, ten, w to wideo, co widzieliśmy, bo tam było bardzo brzydko zrobiony logotyp na końcu. I ja uważam, że takie rzeczy właśnie wydają, e, wiesz, ściemę. No ale zobaczymy. No, wiesz Wydaje mi się, że to nie będzie Galaxy S6, jeżeli będzie miał zakrzywione oba boki, wiesz, lewy i prawy. E, natomiast to może być na przykład, wiesz, druga generacja Galaxy Edge, czyli tego, który miał jeden bok skręcony, to teraz zrobią drugi. I wtedy mi może. że tak. się w ogóle nie podoba idea tego skręconego boku, ale ja to jestem, może nie wiem. Ja mam iPhone'a, ja mogę się nie zdać na Androidzie, nie? Ja uważam, że to może mieć swoje zalety. I tylko, że no nie korzystałem na co dzień, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jakie. Znaczy, ja wyobrażałem sobie już w zeszłym roku, czy nawet dwa lata temu, jak pokazali pierwszy prototyp z takim zakrzywionym ekranem, to wyobrażałem sobie, że to jest super, jak leży telefon sobie na stole i nie musi ci się podświetlać cały ekran, tylko podświetlać się ten bok i możesz zobaczyć, że o, ktoś napisał sms. -a. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że patrząc na rynek, taka rzecz już nie będzie nam potrzebna, bo dzisiaj... Odbierasz SMS na, telefon, na komputerze? Nie, na komputerze albo na zegarku. O tak. Bo jakby docelowo tak. zakładam, że wiesz, ludzie, którzy mają mieć technologię na sobie, no to każdy będzie miał jakiś tam zegarek lub opaskę, która będzie przyjmować powiadomienia z telefonu. Znaczy, każdy. No, mówię o takich osobach, które są, chcą być na bieżąco i są gigami i yy, wiesz, docelowo pewnie producenci marzą, żeby każdy właśnie tak miał. Więc jeżeli dążą do tego, no to taki zakrzywiony ekran niekoniecznie będzie już potrzebny. To taka propozycja: na zakończenie tylko dopowiem, że pojawiła się plota chyba. Nie wiem, czy potwierdzona info. No, plota. Eee, związana z Apple Watchem. Mhm. Nie będzie można go prawdopodobnie kupić e, przez stronę. Dlaczego? No, pojawiły się takie informacje chyba na app. E, nie wiem, czy na Mac Storisa, czy na App Advice, czy gdzieś. Czy to, że musisz iść do sklepu, tak? Że tylko w twoich tam. E, Czekaj, Apple. Apple Stores. Watch. Dziwne, dziwne. E, app Advice. E, a new report says that the Apple Watch will only be available at your local Apple Store. Hm. Znaczy dla nas to w sumie żadna różnica, bo prawdopodobnie nawet jeżeli byśmy chcieli, to i tak by go nie było w, wiesz, w storze aplowym. E, więc i tak trzeba będzie jechać do Niemiec i tak. Wiesz, to nie ma znaczenia. I tutaj chyba, powo tutaj chyba powodem jest w jakiś sposób to, że e, to jest, wiesz, jewelry, jewelry, a nie sprzęt. I że to jest takie no na przykład złote, nie? To też głupio by było chyba wysłać złotą paczkę. Ale to ja może się nie znam, albo w sumie może nie wiem, dlaczego miałbym z tym jakiś Dziwnie mu się człowiek wysłał. No stary, no ale jak kupujesz telefon, no to przysyłają ci telefon złoty. Co za różnica? I on też jest no dobra, ale bardzo kosztowny. Nie, a, tak, tylko że on nie jest złoty, złoty. A, tam bez przesady. Nie, to, 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 to nie, nie przesadzałbym. Podejrzewam, że to jest trochę wymuszenie takiego experience, takiego doświadczenia zakupu rzeczywiście drogiej rzeczy i tam nie wiem czy widziałeś, ale były jakieś tam pierwsze zdjęcia, chyba Gruber wrzucał zdjęcia czy rendery, jak w sklepie będą pokazane zegarki, no to tam jest, wiesz, oczywiście wszystko, dbałość o szczegóły jest czyściutko, te zegarki są tak ułożone równiutko, że tworzą jakby, wiesz, razem piękną, piękną instalację wręcz taką artystyczną. Bardzo fajna rzecz i fajnie to wygląda i podejrzewam, znaczy podejrzewam, no nie wiem, może chodzi im o to, żeby Zachęcić ludzi, że jeżeli chcesz kupić zegark, no to wejdź tam, poczuj to, wiesz, żeby znowu przywrócić trochę tego ducha apla. Czyli, e... czyli wszyscy będziemy jechali do jakiegoś Drezna albo innego Londynu, żeby Nie, no kupić chyba ty, no, zegarki. ale. Jest jest znaczy, wiesz co? Ty będziesz teraz jechał, a ja już chyba zdecydowałem, że pojadę sobie na jesieni. Po drugą generację? 6S. Czy, czy... Aha. Prawdopodobnie tak. Eee, no to mogę do ciebie dołączyć zawsze. Zapraszam nie? serdecznie. Na, 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 ale na pewno e, słuchajcie nas w maju, bo na pewno będziemy mieli Apple Watcha. Tak, to, to się na pewno wydarzy. E, jedna ostatnia no rzecz apropo Apple'a, bo dużo o Applu, ale, ale jeszcze jedna rzecz. E, fajne i bardzo mi się to podoba. Bardzo się cieszę, że odezwali się, to znaczy jakąś tam odpowiedź mamy w formie działania od razu a nie tylko tekstową na to, że gierki mobilne chorują na in-app purchases i to nie jest dobre bo wiesz, deweloperzy poczuli żyłe złota, że o, można kupić czas, to jak teraz damy im, niech czekają 20 minut albo pół godziny na odnowienie życia, ale mogą zapłacić wiesz, złotówkę za to, że dostaną to życie albo pięć żyć więc zróbmy tak. To, to się nigdy nie sprawdza. Znaczy, to jest oczywiście intrantne bardzo dla deweloperów, ale bardzo niefajne dla użytkowników, bo później się okazuje, że mają rachunki po, wiesz, 500 zł, bo kupiłem diamenciki. nie. Więc Apple stwierdziło, że będą teraz promować w App Store gierki, które kupujesz raz i grasz już forever i nie ma żadnych tam dodatkowych opłat. I to nie jest chyba do końca dostępne w polskim storze, ale tam są gierki wypisane, jak wejdzie na Mac Stories, to tam wszystko jest, więc. I to jest super. Będzie, I będzie link w, w tych słynnym opisie odcinka. To jest fajne, bo dzięki, to jest taki bezpośredni sygnał. Hej, deweloperzy, to nie jest tak, że wiesz, mikro. jest jedyna droga, żeby. Tak, właśnie aplik, o to chodzi, że mikropłatności to jest jedyna droga, i to tylko tak zarobicie. Nie, to nie jest, prawda? I zaczyna się to zmieniać. I skoro Apple jakby przykłada temu taką pieczątkę, że no, sorry, ale to nie jest najlepszy pomysł, teraz będziemy promować inne gierki, no to znaczy, że faktycznie coś się zmieniło, ktoś tam pomyślał, i no i a my dzięki temu znowu zyskujemy i się bardzo z tego cieszę. Tak. No więc Wojtek, myślę, że to jest moment, w którym możemy zakończyć ten odcinek. To jest odcinek numer 48. Tak. Nagrany w sobotę. Po długim wyjeździe, po wielu problemach. Te to nie. W każdym razie, ja Ci, Wojtku, bardzo dziękuję za 48. Ja również Tobie dziękuję bardzo. Pawle Orzechu. My się słyszymy za tydzień z Wami, trochę mniej niż tydzień, bo postaramy się nagrać normalnie. <grym> tak? A z Tobą, Wojtku, widzę się już za dwie godziny. <grym> to prawda. Do zobaczenia. <grym> Miłych walentynek! Miłych Kochani, walentynek! Kochajcie się. Tak, tak. Po prostu. I bawcie się dobrze i pamiętajcie o zabezpieczeniu. Kask, rękawice, inaczej się nie bawcie. Tak, tak, tak. Tak, właśnie. Gumowce. Nie zapomnijcie o gumowcach. Tak. O filcach, tak jak wiesz, filcowe. E, także e, bawcie się dobrze w